Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, jestem Hania, posłuchajcie mojego taty. To była moja córka Hania, która was przywitała w najnowszym 111 odcinku Zarychty na Solo. W odcinku specjalnym, gdyż powstał on ze względu na wymianę, którą dzisiaj w nocy dogadali Los Angeles Lakers i New Orleans Pelicans. Pewnie już słyszeliście, bo to stało się świeżo trochę po północy naszego czasu. Anthony Davis jednak trafia do Los Angeles i od nowego sezonu będzie zawodnikiem Lakers. Natomiast Pelicans budują dosyć ciekawy zespół. No ale po kolei może do szczegółów. Najpierw kto zamienił miejsca, kto zamienił swoje kluby. Lakersi dostali w ramach tej wymiany tylko jednego człowieka. To jest Anthony Davis i nic więcej. Z kolei do Pelicans trafiają po kolei Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, czwarty pik tegorocznego draftu, a także kilka pików w przyszłych latach. I po kolei w 2021 jest to pik w pierwszej rundzie, zastrzeżony w czołowej ósemce. Jeśli by się tak zdarzyło, że Lakers spadną tak nisko w 2021 roku i ten pik utrzymają, to wtedy ten pik przechodzi na 2022 i trafia do Pelicans. 2023? Pelicans mają prawo zamienić piki w pierwszej rundzie draftu z Lakers, gdyby się okazało, że Lakers mają lepszy. W 2024 dostają pik w pierwszej rundzie bez jakiegokolwiek obostrzenia, czyli nawet jeśli Lakersi trafiliby w 2024 pierwszy numer, to trafi on do Pelicans. I w 2025 Pelicans ponownie mogą zamienić w pierwszej rundzie swoje piki z Lakersami. Także widać, że David Griffin i cała organizacja Pelicans wyszła naprawdę dobrze na tej wymianie. Lakersi też mogą być zadowoleni, bo utrzymali u siebie w drużynie Kyla Kuzmę, na którym im najbardziej zależało przy całym tym ruchu. Natomiast chyba największym przegranym tej wymiany może się okazać Danny Ainge i Boston Celtics, gdyż jak padły informacje z różnych miejsc, Danny Ainge także walczył do samego końca o pozyskanie Anthony'ego Davisa. Ostatecznie rozbiło się o osobę Jasona Tatuma, który miał trafić do tej drużyny, ale ostatecznie tam go nie będzie, więc Pelicans dogadali się z Lakers, Celtics obeszli się smakiem i lada chwila Celtics mogą pozostać bez Davisa, bez Kyriego Irvinga i z dosyć dużym znakiem zapytania, co dalej, a przecież na wschodzie wyrosły im w tym czasie dwie bardzo mocne, jak nie trzy drużyny, czyli Sixers, Bucks i Raptors, w związku z czym jeszcze rok temu oni byli o krok od finału NBA. Pamiętacie, siódmy mecz finału w konferencji wschodniej, przegrany z Cleveland Cavaliers, a teraz nie mają żadnej gwiazdy, prawdopodobnie żadnej wielkiej gwiazdy w swojej drużynie i ogromny znak zapytania, co dalej. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Celtics, tylko dzisiaj będziemy analizować, co zrobili Lakers, co zrobili Pelicans i jaka przyszłość ich czeka, bo to jest w tym momencie klucz naszego podcastu dzisiejszego. Jeśli chodzi o Lakers, to jak przejrzałem sobie w tej chwili ich kontrakty, to mają na przyszły rok, po tej wymianie oczywiście, która wejdzie w życie 6 lipca dopiero, mają na ten rok tylko 5 graczy pod kontraktami. To LeBron James, Anthony Davis, Moritz Wagner, Kyle Kuzma i Isaac Bonga. Pozostali gracze kończy im się kontrakt tego lata, bądź też zostali wymienieni właśnie, chociażby Ball, Ingram czy Hart, którzy umowy na kolejne sezony mieliby. Dodatkowo Lakers wyczyścili sobie też salary cap poprzez to, że oddali pick czwarty z tegorocznego draftu, a co za tym idzie, oddali też cap hold dosyć wysoki w salary cap. Będzie ich stać jeszcze na to, żeby wyciągnąć kolejnych bardzo dobrych graczy na rynku wolnych agentów. Natomiast wszystko gdzieś tam sprowadza się dla mnie do podobnego scenariusza, jaki miał miejsce kilka lat temu, kiedy LeBron James wracał do Cleveland. Pamiętacie, tam w drużynie był wtedy już Kyrie Irving, wybrany wcześniej w drafcie. Natomiast też poświęcone zostały piki w drafcie, m.in. Andrew Wiggins, Anthony Bennett, po to, żeby ściągnąć Kevina Love'a. I podobna sytuacja ma miejsce tutaj, wobec czego nie zdziwię się i myślę, że wy też nie powinniście, jeśli w trakcie tego off-season Lakers zaczną zbierać graczy na obwód, graczy, którzy mają wesprzeć LeBrona, Davisa i Kuzmę. Graczy często już doświadczonych, którzy nie będą chcieli wielkich kontraktów. Myślę, że to będzie podobny styl budowania drużyny, jak to miało miejsce kiedyś w Miami Heat, a także jak to miało miejsce ostatnio w Cleveland Cavaliers. Czyli zebranie jak najwięcej dobrych, zadaniowych zawodników, mających wesprzeć armię tych najważniejszych trzech graczy w drużynie.
Lakers na pewno teraz czeka wiele, wiele trudnych decyzji, no bo muszą powalczyć o zawodników na rynku. Mówi się o tym, że kilku dosyć dobrych agentów, wolnych agentów też ich rozważa, jak chociażby Jimmy Butler. Natomiast co do szczegółów, to myślę, że tu musimy jeszcze trochę się wstrzymać. Niemniej jednak Lakers idą w górę. Wśród faworytów stawiających w Las Vegas w tej chwili Lakersi wyrośli na numer jeden kandydata do tytułu mistrzowskiego. Bo najmniej można na postawieniu na nich zarobić na przyszły rok. Na pewno będzie ogromne zamieszanie związane z Lakers, będzie ogromny szum medialny, czyli to, co na czym Lakers też zależy. Myślę, że koszulki Lakers pójdą znowu w górę, jeśli chodzi o sprzedaż. Wiele różnych rzeczy dobrych się będzie działo w związku z tym w Los Angeles. I tak naprawdę ziścił się scenariusz, który już od stycznia, czy nawet trochę wcześniej był określony, czyli scenariusz Richa Paula, że jego nowy klient, czyli Anthony Davis, dołącza do jego wieloletniego klienta LeBrona Jamesa w jednej drużynie. Lakers na pewno stają się w tym momencie faworytem do gry w playoffach, jeszcze większym niż rok temu, bo dostają przede wszystkim gotowego zawodnika, gotowego wybitnego zawodnika, bo to nie ma dwóch zdań. Pytanie tylko, jak teraz sobie Frank Vogel ułoży tą drużynę. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawe do oglądania. Natomiast też Lakers muszą mocno powalczyć o to, żeby obudować ten zespół tymi zadaniowcami, o których wcześniej mówiłem. Jeśli zaś chodzi o Pelicans, to oni też mają dosyć ciekawą sytuację, bo jak sobie zacząłem spisywać zawodników, których oni mają już w tej chwili, to zaczyna im się robić w kilku miejscach trochę tłok. Myślę, że Elfrid Payton, który będzie wolnym agentem tego lata, raczej nie ma co myśleć o pozostaniu w Nowym Orleanie, chyba że w roli rezerwowego. No bo do pozycji 1-2 będą Lonzo Ball, Jrue Holiday, jest It One More, jest ubiegłoroczny debiutant Frank Jackson, jest ciągnięty Josh Hart, więc tu już jest dosyć tłoczno na tych pozycjach 1-2, więc myślę, że Elfrid Payton może spokojnie myśleć o tym, żeby szukać sobie nowego miejsca w NBA. Na pozycji numer 3 będzie Brandon Ingram, jako silny skrzydłowy będzie wybrany z jedynką Zion Williamson. Zobaczymy, co zrobi Julius Randle, który ma opcję zawodnika na ponad 9 milionów dolarów na przyszły rok. Nie wiadomo jeszcze, czy podejmie tę opcję, czy nie. Dodatkowo mają jeszcze czwarty pick w drafcie, który niewykluczone, że też będą chcieli wymienić do jakiejś drużyny, bo są zespoły chętne na ten pick, żeby dobrać się do takiego Dariusa Garlanda czy Kobe'ego White'a, czyli rozgrywających, którzy mogliby ich wzmocnić. Myślę tu na przykład o Phoenix Suns, bo oni bardzo potrzebują rozgrywającego z klasycznego zdarzenia. Wobec czego tu jeszcze mogą jakieś ruchy dalej Pelikan zrobić. Natomiast tak czy siak, to ten trzon składu wygląda bardzo, bardzo ciekawie i myślę, że Alvin Gentry, mimo stracenia Anthony'ego Davisa, wcale nie musi być taki nieszczęśliwy, bo w osobach Lonzo Balla czy Brandona Ingrama dostaje zawodników, którzy na lata mogą zostać w tej drużynie, bo pamiętajmy, że oni są mają przed sobą trzeci i czwarty sezon w NBA. I dopiero po nich będą podpisywali kolejną umowę, więc jest szansa, że minimum na 2-3 lata każdego z nich będą mieli, a gdyby się udało ich nakłonić do podpisania dłuższego kontraktu, no to możemy mieć nawet 7-8 lat obu zawodników w tej drużynie. Co jest oczywiście świetną wiadomością, bo jakby nie patrzeć, chociażby Lonzo Ball przykuje bardzo sporą uwagę do tej drużyny przez osobę swojego ojca, przez samo to, że dosyć dużo jest kibiców tego zawodnika na całym świecie. I dlatego też Pelicans, myślę, nie mają co się czuć przegrani tej całej sytuacji. Zresztą, jak sobie tak spojrzeć historycznie, do jakich wymian dochodziło, to ostatnie trzy takie duże wymiany z udziałem wielkich gwiazd, czyli właśnie teraz Anthony Davis, rok temu Kawhi Leonard, 2 lata temu Paul George, to widać, że udaje się tym drużynom oddającym tych zawodników wziąć w zamian naprawdę niezłych graczy, bo Oklahoma City Thunder oddała do Indiany Victora Oladipo i do Mantasa Sabonisa. Co prawda w tym roku to nic nie dało, bo Oladipo złapał kontuzję i nie grał do końca sezonu i w playoffach, ale mimo wszystko Pacers poszli, ładnie z tego wyszli. O, może nie poszli jakoś bardzo do przodu w porównaniu do tego, co mieli z Paulem George'em, ale Oladipo okazał się świetnym graczem na bycie liderem w zespole. Sabonis jest bardzo dobrym zmiennikiem, w tej chwili najlepszym w Pacers, jest jednym z pięciu, powiedzmy, najlepszych rezerwowych w całej lidze.
więc Pacers na tym źle nie wyszli. San Antonio trochę słabiej wyszli na wymianie Kawhi'a Leonarda, utrzymali się w walce o playoffy, weszli do nich, byli blisko awansu do drugiej rundy. Mają DeMara DeRozana, mają też Jakoba Peltla, czyli do solidnego środkowego, więc też tak tragicznie na tym nie wyszli. No i patrząc na to, jak Pelicans wychodzą, przynajmniej na papierze, na wymianie z Los Angeles Lakers, to wcale nie jest tak źle. Ten trzon składu, Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Jrue Holiday, to jest naprawdę bardzo ciekawy zespół i wydaje mi się, że tu będzie na czym miał budować Alvin Gentry. Oczywiście potrzebuje jeszcze dobudować do tego zespołu trochę, bo mogą skorzystać z opcji w kontrakcie Jalila Okafora i go zatrzymać na kolejny sezon. Nie wiadomo, co będzie z Juliusem Randle, co powiedziałem. No i też ciekawe, w jakim kierunku pójdą ich wymiany jeszcze. No bo wydaje się, że ten czwarty pick w drafcie raczej zostanie wymieniony i raczej spróbują kogoś doświadczonego do tej drużyny pozyskać, być może właśnie pod kosz. Więc tu Pelicans na pewno będzie drużyną, którą warto oglądać, do której warto będzie zaglądać w trakcie sezonu na League Passie. Nawet pomimo tego, że komentatorzy tam są fatalni, usypiający, pomimo tego, że parkiet, który tam jest też nieprzyjemny, przynajmniej ja tak dla mnie na teście oka wygląda, ale żeby zobaczyć, jak funkcjonuje nowy duet Zion Williamson Lonzo Ball, to na pewno się nie raz i nie dwa skuszę na to, żeby obejrzeć nowy Orlean w akcji. No, na pewno chociażby w spotkaniu, kiedy Anthony Davis wróci do Nowego Orleanu na pierwszy mecz wyjazdowy. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jak się Wam spodobało, to dajcie łapkę w górę. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.